Idziemy z przyrodą, rozdział pierwszy, przyroda i jej składniki. Czy mieszkasz w wielkim mieście, czy w małej miejscowości, bez trudu zauważysz wiele obiektów, które należą do świata przyrody. Obok nich znajdują się elementy stworzone przez ludzi. Czym jest przyroda? Przyroda to wszystko, co nas otacza, oprócz obiektów stworzonych przez ludzi. A jak bardzo jest to problematyczny podział, to wyniknie w trakcie. Zaliczamy do niej również wszechświat, którego częścią jest nasza planeta. Wszystkie składniki przyrody możemy podzielić na ożywione i nieożywione. Co zaliczamy do nieożywionych składników przyrody? Do nieożywionych składników przyrody należą skały, woda, powietrze oraz słońce. Oczywiście księżyc też. Skały budują zewnętrzną warstwę Ziemi, czyli skorupę ziemską. W miarę upływu czasu skały rozpadają się i kruszą, co przyczynia się do powstawania gleby. Woda pokrywa przeważającą część skorupy ziemskiej, tworzy oceany, morza, rzeki i jeziora. Woda znajduje się także w glebie oraz pod nią, niekiedy nawet na głębokości kilku metrów. Mamy te podstawowe, że to oni wymienili, czyli skały, woda, powietrze i słońce. Powietrze otacza Ziemię grubą warstwą nazywaną atmosferą. Sięga ona na wysokość kilkuset kilometrów. Słońce zapewnia naszej planecie energię w postaci ciepła oraz światła. Dzięki tej energii na Ziemi może istnieć życie. Warto wiedzieć, składniki przyrody bywają natchnieniem dla architektów. Do cudów nowoczesnej architektury należy budynek w stolicy Indii, którego kształt przypomina kwiat lotosu. Ożywione składniki przyrody mają cechy życia. Ożywione składniki przyrody, czyli rośliny, zwierzęta, ludzi, a także inne żywe istoty, określamy wspólną nazwą organizmy. Organizmy różnią się od nieożywionych składników przyrody pewnymi wspólnymi cechami, które nazywamy cechami życia. Zaliczamy do nich odżywianie się, oddychanie, wydalanie, wykonywanie ruchów, rozmnażanie się, wzrost oraz rozwój. Nie wszystko zalicza się do przyrody. W naszym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne i takie, w których się mieszczą szkoły, biblioteki, sklepy, urzędy, dworce czy zakłady przemysłowe. Jeździmy wąskimi ulicami i szerokimi autostradami, czasami przez mosty lub wiadukty. Są to tylko nieliczne przykłady obiektów, które stworzyli ludzie. Nazywamy je wytworami działalności człowieka. Nie są one częścią przyrody, ponieważ nie są jej dziełem. Okej, cały dowcip polega na tym, że sam człowiek należy do przyrody, natomiast wszystko, co człowiek tworzy, pomimo że tworzy z składników, które oczywiście należą do przyrody, są dalej atomy, tak? Dalej są to cząsteczki chemiczne, umownie nie zaliczamy ich do przyrody. Jest to kwestia naprawdę umowna i chodzi o dział nauki, a nie jakiś większy w tym sens. Bo naprawdę ten podział wbrew pozorom nie jest taki prosty, logiczny i ścisły. Wytwory działalności człowieka czasem trudno odróżnić od składników przyrody. Na przykład rowy lub kanały pełne wodą mogą przypominać strumienie albo rzeki. No po iluś tam latach to już w ogóle trudno się popatrzeć, co było czym. Wały przeciwpowodziowe wyglądają tak naturalnie, jak naturalne podłużne wzniesienia, a usypywane obok wielu kopalń hałdy przywodzą na myśl pagórki słone przez siły natury. Ciałem człowieka jest również wiele sztucznych zbiorników wodnych, na przykład jezior i stawów, które na pozór wyglądają na naturalne. Najważniejsze, co trzeba zapamiętać z tego. Przyrodę tworzą składniki ożywione, takie jak słońce, powietrze, woda i skały oraz składniki ożywione. Ludzie, rośliny, zwierzęta, no przecież ludzie są zwierzętami, tak między innymi, i inne organizmy. W odróżnieniu od nieożywionych składników przyrody, wszystkie organizmy odżywiają się, oddychają, wydalają, wykonują ruchy, rozmnażają się, rosną i się rozwijają. W naszym otoczeniu znajduje się wiele obiektów, które nie należą do świata przyrody. Są to wytwory działalności człowieka, chociaż czasami jest to praktycznie nie do odróżnienia. Co mnie najbardziej w tym podziale śmieszy? Co na przykład z gatunkami roślin czy zwierząt, które powstały tylko przez człowieka? Powstały przez człowieka i tylko przez człowieka, są dziełami człowieka. To co, nie uznamy je jako dzieła przyrody? Nie zaliczymy ich do przyrody?
No, dla mnie jest to osobiście taki podział bardzo, 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 bardzo sztuczny. No spoko, jeżeli na przykład patrzymy na fotkę, to okej, no budynki powiedzmy, że nie zaliczymy ich do przyrody, ale już składniki, z których są zrobione, to oczywiście, że tak. A taki park, no też nie powstał naturalnie, tylko przez ludzi, a jednak drzewa, no same w sobie zaliczymy do elementów przyrody, nawet jak gatunek jest już ściśle, powiedzmy, że stworzony przez człowieka. Ale okej, taki podział to mamy i trzeba go po prostu ogarnąć, a czy nikt się o nietypowy przykład nie będzie pytał. W takim logicznym podziale mamy składnik i mamy przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz co nie jest przyrodą, czyli to, co dosłownie zrobili ludzie. I to po prostu no, na pierwszy rzut oka wydaje się sztuczne. Z tymi, które nie są na pierwszy rzut oka, no jest to problematyczne. I tyle na ten temat. Dobra, bo na tyle tu nie ma więcej co o tym w ogóle rozmawiać. Po pierwsze, rozdział przyrody mamy zaliczony.